Obecnie, jak nigdy wcześniej, zdaliśmy sobie sprawę z roli, jaką odgrywa zdrowie. Troska o nie, a także wybieranie i otaczanie się produktami prozdrowotnymi, wykonanymi z naturalnych materiałów lub pomagającymi utrzymać higienę, to z pewnością jeden z najważniejszych makrotrendów współczesności. Już nie tylko ekologia, ale właśnie czynniki prozdrowotne najczęściej decydują o naszych wyborach w niemal każdej dziedzinie. Zastosowane technologie sprawiają, że meble wypoczynkowe stają się nie tylko bardziej higieniczne i prozdrowotne, ale też odporne na zabrudzenia czy sierści zwierząt. O tym wszystkim opowiada mój dzisiejszy gość, Barbara Kędzierska, specjalistka w dziale mebli miękkich Internity Home. No dobrze, Basiu, to powiedz, jak się czujesz na sam początek? Czuję się bardzo dobrze, już się nie mogę doczekać. Nie, no dobra, zaczynajmy, Rafale. Wprowadziłaś się w dobrostan? Wprowadziłam się w dobrostan, jest mi dobrze, czuję się bezpiecznie, jesteśmy w pięknej nowej przestrzeni Internity Home, w związku z tym zróbmy to nagranie. Zróbmy to nagranie. Tak się składa, Basiu, że ty reprezentujesz bardzo miękki dział mebli miękkich w Internity. No to w takim razie postarajmy się wprowadzić naszych słuchaczy też w taki miękki klimat, żeby było przyjemnie, aksamitnie. I porozmawiamy o tych meblach miękkich, ale zanim to zrobimy, to poproszę cię, żebyś powiedziała coś o sobie, bo ja miałem szczęście poznać cię w Łodzi w oddziale łódzkim Internity Home już lat temu. No chyba już z 5 lat temu. Tak. I to jest twój staż w Internity? Tak, tak. Myślę, że mogliśmy się poznać właśnie na początku mojej drogi z grupą Internity. Mówię grupą, dlatego że faktycznie w tym momencie rozmawiamy sobie już w oddziale warszawskim przy Duchnickiej 3. Natomiast swoją przygodę z Internity rozpoczęłam w oddziale łódzkim. Cóż, wiele się zmieniło od tego czasu, bo zaczynałam jako taka świeżynka w handlu. Wcześniej oczywiście miałam bardzo długo do czynienia z meblami, bo tak naprawdę już od ponad 10 lat. Natomiast ten handel zaczął się właśnie w Internity. W związku z tym rozwinęłam się trochę w tej firmie. Zaczęłam zajmować się też innymi aspektami, nie tylko sprzedażowymi, ale również mam tą przyjemność tworzyć ten dział na co dzień. Więc no, dużo się wydarzyło, dużo, ale o tym może jakoś w dalszych częściach. Dobrze, ale jeszcze jeden wątek podejmijmy, bo przecież ty jesteś architektem wnętrz, prawda, z wykształcenia. A no właśnie, dobrze mi przypomniałeś. Więc dla ciebie to na pewno była duża odmiana, bo rzadko się zdarza, żeby architekt wchodził w taką rolę sprzedażową. Dla mnie to było dosyć naturalne, bo faktycznie skończyłam nawet dwa kierunki artystyczne. Mm-hmm. Pierwszym z nich było komputerowe projektowanie graficzne, a drugim właśnie architektura wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dla mnie to był dosyć naturalny kierunek, dlatego że kiepsko odnajduję się w takiej bardzo, bardzo długofalowej współpracy z jednym klientem, a na tym zazwyczaj opiera się praca architekta wnętrz, czyli bardzo zacieśniamy tą współpracę i później ona jest bardzo intensywna aż do samego końca. Ja natomiast jestem taką osobą bardziej wynikową, lubię szybkie działanie, szybką akcję, szybką reakcję i właśnie ten handel jest tutaj takim kluczem chyba do mojego... Nie, to źle zabrzmi, ale sukcesu. Do takiego odnajdowania się w tych realiach życia zawodowego. Nie no, odnajdujesz się bardzo dobrze. Dziękuję. Znam cię te wspomnianych 5 lat, natomiast miałem okazję słuchać twojej pracy, tego jak rozmawiasz z klientami. Właściwie słucham tego od kilku miesięcy i przyznaję, że masz ogromną lekkość rozmawiania i o tkaninach, i o materiałach, i o wypełnieniach, o wszystkim tym, co jest ważne z punktu widzenia klienta przy wyborze tych właśnie miękkich rozwiązań. No tak, to jest takie wsparcie, którego klienci, architekci oczekują ode mnie na co dzień. W związku z tym no, staram się w tym być jak najbardziej profesjonalna, jak najbardziej służyć moją wiedzą, doświadczeniem, żeby przeprowadzić klientów jak za rękę przez ten cały proces wyboru aż do finalizacji i cieszenia się wymarzonym meblem już w docelowej przestrzeni. W związku z tym no, nabyłam kilka skillów ułatwiających mi tą pracę. Chętnie się dzielę moimi umiejętnościami i mam taki feedback, że chyba nie jest źle. Klienci wracają. Dobrze to robisz, tak. Chyba nie jest źle. No właśnie, masz do czynienia z produktami. No to, że one są piękne, to nie musimy chyba nikomu tego rekomendować. Natomiast powiedz, na jakie czynniki trzeba zwrócić uwagę, jeżeli wybieramy sofę, fotel, kanapę. Na jakie czynniki ty zwracasz uwagę klientom, żeby się czuli potem dobrze, żeby to służyło lata?
To wszystko zależy, czy mam support ze strony architekta, czy prowadzę takiego klienta indywidualnego od samego początku. Bo współpraca z architektem jest wymagająca, owszem, ale też jest bardzo dużym ułatwieniem, dlatego że architekci mają już dużą wiedzę techniczną w tym momencie. Nieskromnie powiem, że też mam mały przyczynek do tego, ponieważ jest mam... Jest twój udział. Tak, mam tutaj możliwość prowadzenia szkoleń dla architektów w Internity Home. W związku z tym staram się na bieżąco rozszerzać ich wiedzę, żeby mogli być jak najbardziej profesjonalni w kontakcie ze swoimi klientami i jednocześnie sprawiać, że mam później troszeczkę mniej pracy, bo jednak architekci w bardzo taki fajny sposób przekazują tą wiedzę techniczną klientom, wiedzą, jak do nich podejść nie z tego punktu handlowego, a takiego czysto życiowego i takiego użytkowego. W związku z tym, wracając do twojego pytania, jeżeli mam przyjemność pracy z klientem indywidualnym, to przede wszystkim robię takie rozeznanie w tym, czego oni potrzebują, jak oni się najlepiej czują, jak spędzają czas na tych miękkich meblach, do czego oni właściwie ich potrzebują, czy ich salon będzie pełnić taką głównie funkcję reprezentacyjną i potrzebują solidnego podparcia pod plecami, żeby usiąść, porozmawiać, poczytać książkę, napić się kawy, to wbrew pozorom jest zupełnie inna specyfika mebla niż taki mebel, jak to mówię, do leniuchowania z całą rodziną. Mhm. Bo wtedy szukamy takich rozwiązań głębokich, takich miękkich, takich otulających. W związku z tym to jest pierwsze podstawowe pytanie, które zadaję. Do czego państwo potrzebujecie ten mebel? Jak wy spędzacie czas na tych meblach? Kolejnymi etapami to jest dowiedzenie się, jaki oni klienci mają sposób życia, czy mają małe dzieci, czy mają zwierzaki, czy te zwierzaki są członkami rodziny, które spędzają dużo czasu kanapowe, też z nimi, tak, na meblach, tak, dokładnie. Tak. Więc tutaj robię taki wywiad trochę środowiskowy, staram się jak najwięcej dowiedzieć o potrzebach i o trudnościach, z którymi klienci na co dzień się spotykają. No później myślimy o estetyce, o tym, co im się podoba tak naprawdę, no bo to jest tak bardzo szerokie pojęcie, co się komu podoba, to jest tak subiektywna sprawa, że no wymaga wyczucia. Czy w tym procesie faktycznie decyduje wzrok bardziej? Bo wspomniałaś bardzo mocno o walorach użytkowych, zadajesz tak, bardzo dużo pytań. Tak, tak. Trochę mi się zaczął pojawiać uśmiech na twarzy, bo właściwie wydaje się, że przychodząc po sofę czy taki mebel, tak, no co chcę w nim robić? Siedzieć albo tak, leżeć, ale a tu jest wiesz, jednak dużo to składowych. Jest dużo składowych, dokładnie, bo klienci jednak szukają siebie w tym wnętrzu, tak? Komfortowe wnętrze to jest takie, które pozwala nam realizować siebie po tym stresującym dniu w pracy, tak? To jest wnętrze, które odpowiada na takie nasze najbardziej podstawowe potrzeby związane z relaksem, ze spędzaniem wolnego czasu w domu, tak? Więc to są te kluczowe pytania dla mnie osobiście, bo czy to będzie jakiś kolor bardziej zachowawczy, czy on będzie bardziej taki wyrażający energetykę wnętrza, podkreślający jakieś jego walory, no to oczywiście w następnych etapach sobie do tego dojdziemy, dlatego że tkanin u nas jest zupełnie bez liku i właściwie nic nas nie ogranicza, jeżeli chodzi o estetykę, ale tutaj kluczowe jest dobre czucie się w meblu. Dobrze, do kolorów wrócimy, dojdziemy, tak, bo mam tutaj pytanie dotyczące najnowszych wskazań Instytutu Pantone. Oj nie. To może sobie zostawimy to pytanie na deser, ale powiedz w takim razie, dobra, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, czyli przychodzi klient, wybiera jakiś element meblowy dla siebie do domu i rozmawiamy o tkaninach, bo wspomniałaś, że mamy ich dużo. Na jakie tkaniny warto zwrócić uwagę? Załóżmy, mój przykład, dwoje dzieci, dwa psy, psy kanapowe uwielbiają spędzać czas tak, w nogach swoich właścicieli, więc jak to wszystko teraz dobrać? Okej, no to faktycznie jest to super sytuacja, bo mogę się wykazać i udowodnić klientom, że niekoniecznie potrzebują skóry, bo tak kiedyś było, że jeżeli ktoś żył na meblu, bał się tych zabrudzeń, chciał łatwo wyczyścić swoją sofę, no to wybierał jednak meble skórzane. W tym momencie tkaniny są na tyle łatwe w czyszczeniu i tak łatwe w obyciu, że gro klientów zastąpiło meble skórzane właśnie tymi rozwiązaniami tekstylnymi, za co jestem im bardzo wdzięczna. Chociażby ze względu na ekologię
oraz aspekty takie etyczne. I tutaj wracając do tych tkanin. Mówisz, że masz i dzieciaki, i psiaki ukochane. No ja bym tutaj zapytała przede wszystkim, czy psiaki są duże, czy małe, bo to też ma znaczenie, bo słuchaj, wielkość pazurów jednak robi tą różnicę. Bo jeżeli psiaki są małe i mają takie szpileczkowe pazury, no to wybieramy gładsze tkaniny, które takie nie mają... Takie bardziej kocie tkaniny. Tak. Bo jeżeli piesek jest mały, no to może z łatwością zaciągnąć tkaninę i wybieramy gładkie tkaniny. Jeżeli psiaki są duże, no to nie boimy się tych takich w tym momencie bardzo modnych, grubych splotów mięsistych, dodających jeszcze puszystości, miękkości, tych walorów wypoczynkowych wnętrzu. Tkaniny mają apretury. Mówiąc o apreturach, mam na myśli takie właściwości tkaniny, które zabezpieczają ją przed przenikaniem na przykład rozlanego płynu do wnętrza mebla. I jest to kluczowe w momencie, kiedy wybieramy właśnie takie sofy, leniuchy, które są wypełnione pierzem, miękkimi, absorbującymi piankami. W związku z tym dobrze wybrać tkaninę, która już na poziomie tej najbardziej podstawowej kontaktu z otoczeniem zabezpieczy wnętrze mebla, które jednak ma nam służyć przez bardzo wiele lat. Więc tutaj ta hydrofobowość tkaniny jest bardzo ważna. Tak. Z małymi dzieciakami różnie bywa, więc tak naprawdę rozlane soczki, rozlane jakieś herbatki, wtarta czekolada, Nutella, lody, to wszystko załatwią nam tkaniny, które są łatwe w czyszczeniu, takie typu Aqua Clean, bo właśnie chodzi o to, że tkaninę dobrze by było łatwo wyczyścić, czyli niekoniecznie zapraszać od razu kogoś, kto zajmuje się profesjonalnym praniem tapicerek, ale móc tak interwencyjnie wyczyścić ją po prostu wodą i czystą ściereczką, bez korzystania z jakichś, nie wiadomo jakich detergentów, bo tutaj czasami może przyjść nam z pomocą zwyczajne szare mydło, ale zazwyczaj wystarczy sama woda. W związku z tym to jest taka nieoceniona łatwość użytkowania i obchodzenia się z meblem. Właśnie ten argument czyszczenia pojawia się praktycznie w każdym elemencie, który dobieramy do wnętrza, bo to dotyczy i mebli, i płytek, i klienci pytają o to przy armaturach, więc no jest to na pewno ważny aspekt, jak to czyścić. Nie? Tak. Zgadza się. A powiedz jeszcze, bo to też dotyczy wielu osób, kwestia tkanin i takie coś, co się nazywa antyalergicznością, czy odpornością na alergię. Tak, część klientów zwraca na to uwagę, choć no i są te różnego znowu typu apretury, w których zanurzane są belki tkanin w procesie produkcji, w takich kadziach specjalnych. W związku z tym nie są to też powłoki, które wycierają się w czasie użytkowania pod wpływem kontaktu chociażby z odzieżą, tylko one są faktycznie zabezpieczone już tak na poziomie włókien i struktury tej głębokiej materiału. I to są takie tkaniny, które zapobiegają przed dużym namnażaniem się bakterii albo wirusów, bo teraz już dużo firm, chociażby na przykład włoski Aqua Clean, nie, przepraszam, hiszpański Aqua Clean, wprowadził taką powierzchnię, która jest certyfikowana i mówi o tym, że zabija, a tutaj nie będę wchodzić w jakieś bardzo duże szczegóły, ponieważ też nie przygotowałam się pod względem jakichś norm, jakichś wskaźników sanitarnych, natomiast podobno zabija 91% drobnoustrojów i wirusów znajdujących się na powierzchni tej tkaniny. Ale też są tkaniny dla alergików, które mają odpowiednią gładką strukturę, dzięki której też nie namnażają się te roztocza, tak? I to też jest bardzo ważne, choć moim skromnym zdaniem, z mojego doświadczenia, wynika, że jednak to wypełnienie tutaj mebla, sofy, szeslonga, fotela jest kluczowe w tym aspekcie alergicznym. Niekoniecznie tkaninę, bo na niej zawsze będzie osadzać się kurz, zawsze będą się rozwijać jakieś roztocza, w związku z tym bardziej dla nas ważne jest to, co jest wewnątrz mebla. Liczy się wnętrze bardziej. Liczy się wnętrze, oczywiście, że powierzchnia, tak. To jest ciekawe, co mówisz, zwłaszcza w kontekście tego, że jednak społeczeństwo
Kiedyś słyszałem, że dzieli się na trzy kategorie ludzi, którzy mieli alergię, mają alergię lub będą mieli alergię. I rzeczywiście wśród dzieci małych zwłaszcza jest to często wykrywane, więc też ten aspekt alergiczny no, ma znaczenie na pewno dla wielu osób. Tak, w tym momencie też już w ten sposób nie zabezpiecza się tkanin jak kiedyś. To nie są już tylko i wyłącznie jakieś związki teflonu powierzchniowe, które podobno odkładają się w tkankach organizmu, żywych tkankach i mogą mieć nawet działanie jakieś rakotwórcze. W tym momencie są to zupełnie inne technologie i producenci tkanin zapewniają, że takie tkaniny mogą mieć kontakt nawet z jednodniowym noworodkiem. Są tak bardzo bezpieczne, że nie boją się rekomendować ich od pierwszych dni narodzin. Czyli możemy powiedzieć, że technologia nam sprzyja w tym przypadku. Sprzyja na pewno, tak. Są to też tkaniny, które producenci są też coraz bardziej świadomi i wybierają takie technologie. W ten sposób budują świadomość konsumenta i też jakby dostosowują się do wymagań rynku, że zwracają baczną uwagę na to, jakie są odpady poprodukcyjne, ile energii zużywamy podczas produkowania tej tkaniny. W związku z tym no, wszystko idzie w tym kierunku, żeby to nasze życie stało się lepsze po prostu. Czyli zakup, taki zwykły zakup fotela czy sofy może też być prozdrowotny i działać na nas pozytywnie. Zdecydowanie tak. Basiu, opowiedz jeszcze, bo poruszyłaś wątek wypełnień. Co w takim razie twoim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem? Może inaczej, czy da się pogodzić wszystkie elementy, takie jak komfort, zdrowie, jeśli chodzi o wypełnienie, czy tu faktycznie muszę wybrać spośród tych wszystkich rozwiązań? Możesz pogodzić wiele aspektów, choć zawsze trzeba iść na pewne kompromisy jednak. Nie są one daleko idące, ale czyli nie ma takiego jednego rozwiązania tak, które gwarantuje wszystkie elementy. Niestety. Natomiast ta personalizacja mebli jest już w tym momencie bardzo szeroka i faktycznie możemy skupić się na tym, żeby jak najbardziej ograniczyć wpływ tapicerki, wypełnienia na ten aspekt zdrowotny, alergiczny, co w codziennej swojej pracy robię, tak? I ma to znaczenie dla klienta. Super. Cieszę się, że powiedziałaś o personalizacji, bo to jest trend, który widać we wnętrzach od dłuższego czasu. Tak. Też tu obok pojawia się od razu drugie słowo, czyli kustomizacja. Tak. Więc na czym to polega w meblach? Co ja mogę osiągnąć? W ogóle super, że o to pytasz, bo dzięki temu w ogóle moje życie jest barwne w tej firmie. Ciekawsze, i w tym dziale meblowym, tak, bo nie sprowadza się tylko do wybierania pewnych produktów z katalogu i zamawiania ich. Otóż to. Tylko tutaj mogę odegrać swoją ważną rolę, mam wrażenie, dla klientów. No jesteś specjalistką, ale też pamiętam tak. Jeden z pierwszych tematów, który w moim przypadku się tutaj pojawił i wtedy ty bardzo pomogłaś, czyli znalezienie no, nietypowego dość rozmiaru łóżka dla bardzo wysokiego mężczyzny. Ach, tak. Tak, czyli wydłużenie ramy, wydłużenie materaca, do tego zaprojektowania wezgłowia, co też jest ostatnio coraz popularniejszym tematem we wnętrzach, więc to może rozwijmy trochę. Dobrze, rozwijmy ten temat, bo faktycznie tutaj... Pójść w wodze fantazji, kustomizacji, personalizacji. Tak, i chyba tutaj trzeba jakąś taką drobną agendę do tego wszystkiego wprowadzić, żeby się też nie za bardzo pogubić w tym, bo faktycznie temat jest bardzo szeroki. Otóż personalizacja mebli dotyczy możliwości dobierania wszystkich elementów składowych, czyli tkaniny, rodzaju wypełnienia, wielkości, modułowości mebla, rodzaju, koloru nóżek i tak dalej, ale też drugim takim już głębszym, pogłębionym tematem w tej personalizacji i kustomizacji jest to, że faktycznie niektórzy producenci pozwalają nam w pewien sposób wpłynąć również na konstrukcję tego mebla docelowego i na przykład wydłużyć bądź skrócić, spłycić pewne jego elementy, tak żeby jak najlepiej wpisać się w potrzeby naszego konkretnego jednego klienta, bo przecież nie robimy tego dla jakichś rzeszy ludzi, tylko cały czas pracujemy z tą jedną osobą, z jedną rodziną, która ma jakieś konkretne potrzeby. Mhm. Także tutaj bym to podzieliła na dwie części, ale wracając do tej najbardziej podstawowej. Otóż klienci dają nam duże pole do popisu, bo możemy wybierać tkaniny nie tylko z puli podstawowych tkanin konkretnych producentów, bo każdy z producentów ma jakąś swoją określoną kolekcję tkanin, ale tutaj również możemy korzystać z tak zwanych tkanin powierzonych.
i wśród nich jest bardzo, bardzo wiele tkanin właśnie łatwo czyszczących, hydrofobowych, o których rozmawialiśmy kilka minut temu. Mhm. Taką tkaninę ja we własnym zakresie kupuję dla klienta i wysyłam ją do producenta mebli i ten producent wykonuje mebel w powierzonej tapicerce. Dzięki temu meble są zupełnie niepowtarzalne, bo tkaniny, którymi dysponujemy, są ze wszystkich zakątków świata właściwie i mają niesamowite składy, niesamowite właściwości, niesamowite faktury, struktury, no i nie są tymi najbezpieczniejszymi rozwiązaniami takimi wizualnymi, czy to nie jest szara sofa na przykład, która oczywiście jest bardzo praktycznym meblem, natomiast fajnie jest... Szary pasuje tak, do wszystkiego. Tak, można go oczywiście później dobrze ograć się dodatkami, natomiast fajnie jest pracować też ze świadomymi klientami i z takimi odważnymi architektami, którzy pozwalają na tą pełną kustomizację produktów. I to właśnie w temacie tkaniny. Producenci meblowi również dają nam możliwość wyboru różnych wypełnień i tutaj przechodzimy do tego aspektu komfortu, bo dla każdego okazuje się, że komfort znaczy coś zupełnie innego. To prawda. I tak jak wydaje mnie się, że chodzi o to, żeby po prostu móc się wylegiwać na kanapie i żeby było mi miękko i żeby mnie ten mebel otulał i żeby było mi przyjemnie, tak okazuje się, że dla klientów moich często chodzi o to, żeby był mebel sprężysty jednak, a nie taki zapadający się. Chodzi o to, żeby dobrze podpierał kręgosłup. Chodzi o to, żeby... To jest kolejny element, tak, łatwo się z niego wstawało. Tak? Ludzie w tym momencie mają bardzo siedzący tryb życia i wiele problemów z kręgosłupem. W związku z tym nie szukają koniecznie tych najbardziej miękkich modeli, ale takich, które dają dobre wsparcie plecom. Mhm. I to jest kolejny element mojej codziennej pracy, bo możemy wybrać też spośród różnych gęstości i miękkości pianek dla osób, które lubią pianki sprężyste, takie mięciutkie, takie odbijające, ale również pianki bardzo twarde właśnie dla osób starszych, tak? Mhm. Które mają problemy z kręgosłupem. Więc tutaj możemy sobie to wszystko też dobrać pod indywidualne preferencje. Kolejnym aspektem, i chyba powinnam o nim powiedzieć na samym początku, jest przede wszystkim dobór wielkości tego mebla, bo kurczę, tak naprawdę nic nas nie ogranicza w tym aspekcie. To nie klient się musi dopasować do wielkości mebli, które sprzedajemy, tylko my się dopasowujemy do wnętrz naszych klientów. Większość mebli w tym momencie ma budowę modułową, która pozwala nam na dostosowanie wielkości narożnika, sofy z pufami, z szeslągami do kształtu, ergonomii zaprojektowanego wnętrza przez architekta. Więc to jest jakby chyba najbardziej kluczowa rzecz, ale dla mnie już tak oczywista, że nawet zapomniałam powiedzieć o niej jako o pierwszej. Myślę, że podkreślimy ją w podsumowaniu, bo rzeczywiście to jest... o ile mówimy, że ten trend kustomizacji jest bardzo popularny, to on nie daje aż tak, albo inaczej inne branże wnętrzarskie nie dają aż takich możliwości, mam na myśli łazienkę chociażby, tak. Jeszcze nie jest to aż tak w tak szerokim zakresie możliwe, jak jest to w meblach. Więc super, że możesz to zaoferować. A na ile ważny jest to element dla klienta, czyli możliwość wyboru czegoś takiego, no już mówiąc bardzo snobistycznie, czego nie będzie miał nikt inny w moim bloku, czy nie wiem, także to będzie jedyny taki mebel niepowtarzalny już. Na ile jest to ważny argument dla klientów? W tym momencie coraz częściej klienci przychodzą z takimi tematami, że chcieliby mieć coś innego niż szara sofa, ale w sumie ta szara sofa jakoś tak bardzo mocno funkcjonuje w codziennych wnętrzach, dlatego że ona jest bardzo praktyczna po prostu, ale jednak już się ludziom opatrzyła nieco i szukają czegoś innego, czegoś, co ich wyróżni, co będzie taką wisienką na torcie całego wnętrza, bo jednak meble tapicerowane stanowią bardzo duży i znaczący element tych wnętrz, w związku z tym można w wspaniały sposób podkreślić charakter wnętrza i ludzie w ten sposób podchodzą do tego, że szukają czegoś wyjątkowego. Tak. Właśnie możemy tu, wracając do szarości, wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o kolorach Pantona, które przecież na rok 2021 szarość jest jednym z podstawowych kolorów, więc, ale możemy na szczęście ograć go żółtym, który jest drugim kolorem. Co ty na ten temat Już miałam sądzisz? Przyjemność wypowiadać się na ten temat w jednym z artykułów Internity Home, przygotowanym przez Jagę Poledniok. No...
nie chciałabym zabrzmieć. Zaczęłam tak już tutaj cmokać i jęczeć, że chyba wszyscy już rozumieją, że jakoś nie jestem specjalnie optymistycznie nastawiona do tego pomysłu. No, Pantone był bardzo taki zachowawczy, mam wrażenie, w tym roku. No, szarość ograna taką elektryzującą żółcią, taką rozwibrowaną żółcią. No fajnie, ale to już było. I ja mam takie wrażenie, że to już było kilka ładnych lat temu. Takie z 15 lat temu. Mam jakieś złe doświadczenie i chyba złe własne osobiste wspomnienia. Chociaż oczywiście ta szarość może być świetną bazą, może być świetnym tłem, który nie znudzi nam się przez lata. I jeżeli na przykład Pantone za rok czy za dwa wymyśli jakiś inny uzupełniający super kolor, na przykład jakaś terakota chyba, która była dwa lata temu, albo nie wiem, chmurność nieba, czy innego tego typu. Classic Blue. Tak, Classic Blue. Była Marsala, też jeden z kolorów kilka lat temu. To wtedy właśnie ta szarość może okazać się zbawienna, bo co roku możemy być zgodni z trendami, uzupełniając tą szarość o kolejne jakieś fajne, rozwibrowane, takie nasycone kolory. Więc jest. No właśnie, bo w twoim przypadku to jest bardzo łatwe, bo ty, mając bazę w formie, nie wiem, sofy, możesz grać poduszkami, oparciami. Tak, można wymienić tę tapicerkę, tak, jeżeli będzie taka potrzeba. O właśnie, no, tak, można wymieniać tapicerki, to prawda, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo wielu producentów w tym momencie, konstruując meble, skupia się właśnie na tym, żeby ułatwić użytkownikowi życie z meblem. W związku z tym zazwyczaj mamy możliwość zdjęcia pokrowców z podłóg oparciowych i siedzeniowych. One zazwyczaj są na jakieś takie ukryte zamki. Możemy je wyprać we własnym zakresie albo oddać do pralni, jeżeli skład surowcowy tkaniny wskazuje, że tak byłoby lepiej. Tak. Ale też bardzo często producent daje nam możliwość zdjęcia tkaniny, tapicerki z całej ramy mebla. I to faktycznie pomaga nawet w takim odświeżeniu totalnego wizerunku sofy czy fotela, bo za 2, 3, 5 lat możemy poprosić producenta o uszycie kolejny raz pokrowca w zupełnie innym kolorze, który będzie kompatybilny z ramą przygotowaną kilka lat wcześniej. Mhm. Basiu, jest jeszcze jedna rzecz, która też mnie nurtuje pod kątem wnętrz, bo ja się wywodzę z części sanitarnej, więc ta część jest zdominowana przez producentów niemieckich, włoskich, hiszpańskich głównie. Natomiast trochę inaczej to wygląda w meblach, bo tu mamy już producentów rodzimych, polskich. Tak, to bardzo cieszy faktycznie, dlatego że polscy producenci od lat robią bardzo dobre meble, a w tym momencie już są wyjątkowo wyspecjalizowani. W związku z tym klienci też są coraz bardziej świadomi, że ta nasza rodzima produkcja nie odstaje, a często nawet przewyższa te osławione brandy, chociażby włoskie czy hiszpańskie. Mamy olbrzymie produkcje na terenie Polski, chociażby marka Seeds, która jest takim wiodącym producentem, jeżeli chodzi o polskie meble, którymi zajmuje się na co dzień. Siedziba mieści się w Brodnicy, a sama firma, z tego co pamiętam, została założona już w 1993 roku, w związku z tym Seeds wie, jak się robi bardzo dobrej jakości meble, czego dowodem jest też sprzedaż na rynkach europejskich, bo w tym momencie chyba dystrybuuje je na 21 rynków europejskich, więc no, to jakby cała skala świadczy o tym, że wiemy, jak te meble się już robi w Polsce. No, Polacy chyba jesteśmy w tej chwili w top 3 na pewno, jeśli chodzi o produkcję mebli na świecie w ogóle. Jesteśmy jednym z głównych eksporterów. Pamiętam, że kilka lat temu podczas targów Warsaw Home, kiedy wypowiadał się Karim Rashid, był wtedy gościem i właśnie mówił, jego pierwsze zdanie do architektów, do gości wtedy tam zgromadzonych brzmiało: czy wy wiecie, że produkujecie jedne z najlepszych mebli na świecie i w największej ilości? I mówi: wow, to jest niesamowite, nie? Tak, ale jeszcze pokutuje troszkę takie myślenie o meblu, że jednak to, co włoskie, to, co niepolskie, będzie lepsze. Ale już jest coraz większa świadomość i ci klienci są coraz bardziej przekonani, wręcz przychodzą i szukają, chcemy kupić polskie meble, więc to bardzo cieszy. Super, bardzo się cieszę też, że w naszej ofercie te rozwiązania są i możemy je wybrać. Basiu, gdybyśmy mieli podsumować z twojego punktu widzenia, kiedy przychodzi do ciebie klient, to takie, nie wiem, może trzy najważniejsze elementy, które wskazałabyś jako receptę, na co zwrócić uwagę, jakimi parametrami się kierować, żeby wybrać właściwy mebel dla siebie, właściwe rozwiązanie.
Tak, to będzie taka dobra klamra tego spotkania, bo niczego nowego, niczego już więcej ciekawego chyba tutaj Państwu nie powiem, poza tym, żeby to w jakiś taki sprytny sposób podsumować. A mianowicie, wracając do najważniejszego aspektu dla mnie i dla klientów, czyli to, w jaki sposób będą użytkować ten mebel, czego potrzebują, jak chcą się w nim czuć. Tak, chodzi o funkcjonalność. Idąc głębiej w tą funkcjonalność, to czy planujemy, żeby mebel, sofa, narożnik stał się trochę takim naszym członkiem rodziny. Czyli czy będziemy na nim normalnie żyć, będziemy mieli ochotę jakieś, nie wiem, chrupki podjeść wieczorem, czy dzieciaki nie będą strofowane za to, że będą jadły lody, czy psiaki mogą swobodnie wbiegać z ogrodu na tą kanapę, czy na ten narożnik, na tą sofę. Bo jeżeli tak, no to wróćmy do punktu jednego z pierwszych, czyli właśnie tutaj aspekt łatwego utrzymania w czystości mebla i wyboru odpowiedniej tapicerki, odpowiedniej tkaniny. A trzy, no to estetyka wnętrza i to, w czym się klienci czują najlepiej, w jaki sposób chcą codziennie rano wstawać i jak się czuć, czy chcą, żeby wnętrze jakoś oddawało bardziej ich takie dążenie i motywowało ich na co dzień, czy raczej chcą, żeby to wnętrze było taką oazą, takim spokojem, czy chcą patrzeć na nie i myśleć sobie, nie mogę się doczekać, kiedy znowu wrócę do domu i będę mógł wygodnie rozsiąść się w mojej ulubionej sofie. Więc myślę, że to są takie trzy najważniejsze aspekty, na które zwróciłabym uwagę. Kolory na koniec. To już kolory tak, na koniec, dlatego że bardzo często pracując z architektami jednak powstaje na bardzo wczesnym etapie ta wizualizacja, która w jakiś sposób nam już narzuca myślenie o tych kolorach. Jest pewnego rodzaju dopełnieniem kompozycji całego wnętrza. W związku z tym dla mnie to jest rzecz wtórna i taka najmniej w sumie interesująca mnie przy tych głównych punktach, bo kolor, tak jak wspomniałam wcześniej, na pewno dobierzemy, bo oferta jest niezwykle szeroka i o to się na pewno nie martwię, a cała reszta, no musimy o to zadbać. Doskonale. Basiu, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że naszych słuchaczy możemy zaprosić. Znaleźć Ciebie można codziennie w Internity Home, w dziale meblowym Duchnicka 3. Duchnicka 3 w Warszawie. Na Starym Żoliborzu. W przepięknym miejscu, więc drodzy Państwo, jeżeli macie tylko chęć posłuchać więcej o tkaninach, o wypełnieniach, o tym, jak komfortowo i dobrze się odnaleźć w swoim własnym meblu, to zapraszamy do Basi i jej zespołu tutaj na Żoliborz. Basiu, ja Ci bardzo dziękuję. Myślę, że też rozwiniemy kiedyś jeszcze tematy inne, bo jest tutaj dużo do powiedzenia. I możemy pewnie poprosić słuchaczy, jeżeli mają jakieś pytania i chcieliby usłyszeć o czymś w naszym podcaście, no to zapraszamy, piszcie. Do zadawania pytań, proszę, dzwońcie, piszcie, na pewno gdzieś w ramach tego wywiadu będą dane kontaktowe do mnie, także zapraszam serdecznie na kawkę, porozmawiamy sobie o wnętrzach, porozmawiamy sobie o pięknych i wygodnych meblach. Do zobaczenia, dzięki za rozmowę. Ja bardzo dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Będzie nam miło, jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś, to subskrybuj proszę kanał, żeby być na bieżąco. Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę www.internityhome.pl, gdzie znajdziesz kontakty do naszych doradców. Sporo dzieje się też na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i LinkedIn. Możesz także do nas napisać na adres podcast@internityhome.pl. Do usłyszenia niebawem.